Dzień dobry, zapraszamy Państwa na drugi towarzyski mecz kadry naszych ligowców podczas krótkiego zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spotkanie Polska-Mołdawia. Marcin Żebłakow i Tomasz Jasina. Po wygranej w sobotę z Norwegią 3-0 dziś nasi reprezentanci grają z drużyną Mołdawii. W składzie Mołdawii jest kilku piłkarzy, którzy grają nie tylko w lidze mołdawskiej, ale także na przykład w lidze rosyjskiej. Stąd też wydaje się, że tak w porównaniu do tego składu i meczu przeciwko Norwegom, to też może być dla tych zawodników, którzy dziś zagrają, wartościowy sprawdzian. No jest to druga odsłona tej selekcji naszych ligowców. Rzeczywiście tam kilka, tak jak wspomniałeś, nazwisk z Ligi Rosyjskiej. Natomiast to chyba nie podnosi aż tak bardzo rangi tego spotkania. Ewentualnie nie umniejsza rangi poprzedniego spotkania. Wydaje mi się, że te dwa mecze trzeba traktować na równi. Szanse dostaną kolejni. Zobaczymy, jak ją wykorzystają. Ja będę się przyglądał Pawłowi Broszkowi i Olkowskiemu, bo wydaje mi się, że to jest dwóch zawodników, którzy są tak jakby najbliżej tej szerokiej kadry, która będzie przygotowana na mecze eliminacyjne. Celem, jak mówi trener Adam Nawałka, tego wyjazdu i tych meczów jest nieustająca selekcja. No i być może rzeczywiście kilku z tych zawodników trafi do tej reprezentacji, która zacznie już w kolejnym sezonie, w kolejnej odsłonie mecze eliminacji Mistrzostw Europy w 2016 roku. Sporo zmian w porównaniu do pierwszego meczu. Zgodnie z zapowiedziami dziś nie ma żadnego zawodnika, który grałby cały mecz w sobotę. Jest kilku graczy, którzy weszli w 73. i 78. minucie, więc zagrali po kilkanaście minut meczu z Norwegią. Sporo tych zmian, sporo także, myślę, przemyśleń po meczu z Norwegią z drugiej strony, tak jak powiedział Marcin Żebłakow. Myślę, że tutaj no, trzeba po prostu przyglądać się tym zawodnikom, trzeba obserwować ich nie tylko w tych meczach, ale także w spotkaniach ligowych. Już wkrótce start wiosennej polskiej ekstraklasy, też tych meczów będzie sporo i to też będzie materiał do przemyśleń dla trenera Adama Nawałki. Są to takie trochę niewdzięczne mecze dla kandydatów do reprezentacji, no bo tak naprawdę to wydaje mi się, że mało co można tutaj zyskać, więcej można stracić, więc nie wiem, czy nie jest to selekcja bardziej pod kątem tego, kto odpada i kto przechodzi dalej, ale to już są kompetencje trenera. Puste trybuny w Abu Zabi, ale posłuchajmy teraz hymnów obu państw.
Paweł Brożek w roli kapitana reprezentacji Polski. Trudno się temu dziwić, bo 30-letni napastnik Wisły Kraków rozegrał do tej pory najwięcej meczów spośród grona tych zawodników, którzy pojawili się na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 37 meczów, 8 bramek. No i zobaczmy, jak wygląda skład drużyny Mołdawii. W bramce Ilie Cebanu z numerem 23, z dwójką Stefan Burgius, z trójką Wiktor Gołowatenko, z czwórką Wiaczesław Posmak, z piątką Petru Racu, z ósemką Eugen Czebotaru, z dziewiątką Aleksandru Antoniuk, z dziesiątką Aleksandru Dedow, z siedemnastką Władysław Iwanow, z numerem 20 Jewgen Sidorenko i z 21 Artur Patrasz. Tak wygląda ustawienie taktyczne drużyny Mołdawii. Sędziowie z Arabii Saudyjskiej z panem Salehem Al-Hetlolem w roli sędziego głównego. Wiktor Gołowatenko to kapitan reprezentacji Mołdawii. Zresztą zawodnik, który grał w tym czerwcowym meczu o punkty, który w Kiszyniowie zremisowaliśmy 1-1. No i skład Polaków. Michał Miśkiewicz w bramce, z czwórką Paweł Olkowski, z piątką Szymon Pawłowski, z dziesiątką Paweł Brożek, z trzynastką Łukasz Madej, z numerem 15 Wojciech Golla, z szesnastką Dawid Plizga, z numerem 17 Igor Lewczuk, z 19 Adam Kokoszka, z 20 Mateusz Zachara i z 24 Michał Pazdan. Trener Adam Nawałka, trenerem reprezentacji Mołdawii Jon Karas. Taka mieszanka trochę, bo kilku doświadczonych zawodników, kilku piłkarzy, tu mówię o naszej reprezentacji, którzy wyróżniali się jesienią na boiskach T-Mobile Ekstraklasy. No i tak jak powiedziałeś, Paweł Brożek, zawodnik, który zagrał w tym meczu o punkty z San Marino w eliminacjach Mistrzostw Świata, wrócił do kadry, choć trudno akurat tamten mecz uznać za udany. No rzeczywiście, kilka takich zmarnowanych, dogodnych sytuacji, ale odrodzony w lidze. Zobaczymy, może to zaowocuje takim lepszą prezencją w koszulce narodowej. Wszystko przed nim. Myślę, że tutaj jedna, dwie bramki bardzo poprawiłyby jego status i być może pozwoliły na kolejne powołania do szerokiej kadry. Z uwagą będziemy obserwować Pawła Brożka w czerwonych strojach, Polacy w żółtych. Mołdawia zaczyna, reprezentacja Polski. Widzieli Państwo, jak taktycznie wygląda to ustawienie naszej reprezentacji. Igor Lewczuk z prawej strony, Paweł Olkowski, który zazwyczaj gra po prawej stronie, tym razem ustawiony przez Adama Nawałkę z lewej strony boiska, w środku Wojciech Golla, Adam Kokoszka. Przed nimi Michał Pazdan, tym najbardziej wysuniętym Paweł Brożek, ale z zainteresowaniem obserwować będziemy choćby grę Mateusza Zachary z Górnika Zabrze. 10 goli w rundzie jesiennej, bardzo dobra postawa tego piłkarza w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. Właśnie teraz Zachara fauluje Artura Patrasza. Wiktor Gołowatenko, jeden z tych piłkarzy, którzy grali w czerwcu przeciwko Polsce. W tym nieudanym dla nas meczu straciliśmy, tak na dobrą sprawę, wtedy 2 punkty, a nie zyskaliśmy 1. Szósty mecz reprezentacji Polski i Mołdawii. 4 zwycięstwa i tylko 1 remis właśnie w czerwcu ubiegłego roku w Kiszyniowie, w tym meczu. Igor Lewczuk. Wszedł na ostatnie, dosłownie sekundy właściwie tego pierwszego meczu przeciwko Norwegii. Piłkarz Zawiszy Bydgoszcz, ale grał w kilku innych klubach, także Jelonii, Piaście, Gliwice, Ruchu Chorzów i w Zniczu Pruszków. O ile dobrze pamiętam, to także w tym samym czasie, kiedy w Zniczu grał Robert Lewandowski. Zaczyna Ilie Cebanu, też bramkarz, którego być może część naszych kibiców pamięta, bo w latach 2007-2009 był bramkarzem Wisły Kraków, tylko 6 meczów ligowych rozegrał, jednak w tym czasie częściej grając w drużynie młodej ekstraklasy, no ale sięgnął z Wisłą po Mistrzostwo Polski w 2008 roku. Interwencja Adama Kokoszki. A to jest piłkarz, który już był powoływany do kadry, chociażby przez Leo Benhakera. Tak, rzeczywiście, on już takie lekkie doświadczenie reprezentacyjne posiada. I też zastanawiam się, mówiłeś, że podział między kilku takich bardziej doświadczonych, kilku debiutantów, kilku ze znikomym doświadczeniem. Zobaczymy, czy wykrystalizuje nam się jeden, dwóch takich patronów, którzy będą chcieli tą grę poprowadzić, czy generalnie zawodnicy podejdą do tego meczu na zasadzie indywidualnej gry, po to, żeby indywidualnie zaprezentować się trenerowi bez większego spojrzenia na drużynę.
spokojnie teraz rozgrywają nasi piłkarze. No tu nie będzie wielkiego tempa na pewno tego spotkania. Chociaż w tym meczu z Norwegią w sobotę mieliśmy kilka ciekawych, ładnych akcji naszego zespołu. 3 strzelone gole. To na pewno cieszy. Inna sprawa, że w tym składzie było kilku piłkarzy lidera Team Mobile Ekstraklasy Legii Warszawa. Szybko teraz zaczęli Mołdawianie, ale Iwanow podaje niedokładnie. Już przejęta piłka przez naszych zawodników. Tutaj na pewno ten początek tego spotkania będzie taką piłkarską poprawnością. Tutaj nikt nie będzie chciał popełnić błędu, czekając na odpowiedni moment. Zresztą tak samo było w pierwszym meczu, kiedy Polacy pilnowali się, byli troszeczkę zepchnięci. Później strzał Tomka Wrzyskiego, który no, otworzył ten mecz i spowodował, że ten mecz zaczął się układać bardziej pod Polaków. Pawłowski w polu karnym po zagraniu Lewczuka i wywalczył teraz Szymon Pawłowski. Rzut rożny zablokowany w tym przypadku przez Wiaczesława Posmaka. Zobaczmy jeszcze raz dośrodkowanie Lewczuka. Pawłowski odwrócony tyłem do bramki. No próbował tutaj jeszcze dogrywać. Było tam dwóch naszych zawodników zamykających akcję. No rzeczywiście, tutaj troszeczkę zamknięty. Tu po tym przyjęciu, kiedy był tyłem do bramki, gdyby nabiegał ktoś z 16 metra, można było tą piłkę lekko strocić do strzału. Nie było takiej możliwości, dlatego decydował się na samotne zakończenie, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. 5. minuta spotkania, rzut rożny Polaków i szansa na stworzenie groźnej sytuacji pod bramką Mołdawii. Ale wybijają piłkę obrońcy mołdawscy. Teraz dobrze interweniujący Paweł Olkowski. I od rzutu wolnego za moment zacznie reprezentacja Mołdawii. Faulowany Petru Raczu. 5. raz graliśmy z Mołdawią w czerwcu. To jest 6. mecz naszej drużyny. I często spotykaliśmy się z tym zespołem w eliminacjach Mistrzostw Świata. Aż 4 mecze to były mecze o punkty. No, poza tym czerwcowym z 2013 roku z reguły szło nam dobrze. Wygrywaliśmy mecze z Mołdawią. A 3 lata temu, niemal dokładnie 3 lata temu, graliśmy także towarzysko z Mołdawią. W Portugalii wtedy też taki sam zestaw rywali, bo najpierw Mołdawia, później Norwegia i gol Dawida Plizgi. W wygranym meczu 1-0 też pogubili się trochę w obronie piłkarze Mołdawii. Widzów oglądało mecz Polski z Norwegią. Pewnie podobna liczba widzów dzisiaj na trybunach stadionu w Abu Zabi. 6. minuta meczu, przygotowuje się do wrzutu piłki z autu Igor Lewczuk. Jest tam 3 naszych piłkarzy w polu karnym z Pawłem Broszkiem, czekającym na taką okazję do strzelenia gola. Teraz dobrze Ilię Ceban. No tutaj taki wariant z wrzuceniem piłki w pole karne na golle, który miał przedłużyć, a obiegający go bodajże Paweł Brożek miał to kończyć. Niestety nie udało się celnie przedłużyć tej piłki, nic z tego nie wyszło. Zaczyna Ilię Cebanu, gracz rosyjskiego klubu Tom Tomsk. On jest tam wypożyczony z Rubina Kazań. 3 mecze w tym sezonie rozegrane właśnie przez bramkarza reprezentacji Mołdawii. Znowu włącza się Lewczuk. Niezłe teraz dośrodkowanie Lewczuka. Jest Paweł Brożek, obok niego Racu. Cofuje do Olkowskiego. Próbują teraz nasi lewą stroną boiska. Nie było faulu i zacznie drużyna Mołdawii. Władysław Iwanow z numerem 17. Jest kilku piłkarzy, których powinniśmy pamiętać z meczu o punkty, chociażby Sidorenko z numerem 20, który nam wtedy strzelił gola. Ale na razie Mołdawia w ofensywie specjalnych walorów w tym meczu nie prezentuje. Na razie trochę takie bicie głową w mur, taka poprawność, jak powiedziałeś, w tym, by nie popełnić błędu, by przede wszystkim nie dać rywalowi szansy na stworzenie sobie okazji do strzelenia gola. No nie ma tutaj wielkiej stawki, więc tak naprawdę najważniejsze to, żeby na samym początku się nie spalić, żeby ten mecz w miarę się ułożył. Widać, piłkarze spokojnie wchodzą w mecz i czekają na tą pierwszą akcję, która będzie takim pozytywnym impulsem. Wojciech Golla.
Olkowski. Okoszka znowu cofnięta drużyna Mołdawii, przygotowana na naszą akcję. To właśnie jeden z młodszych zawodników, 22-letni piłkarz Pogoni Szczecin. Był w Lechu wcześniej, ale tam nie udało się zadebiutować w pierwszym zespole wychowanych Sparty Złotów, ale jeden z lepszych graczy w rundzie jesiennej w zespole Pogoni Szczecin. Teraz nieporozumienie, zbyt mocno zagrana piłka. Zabrakło tutaj trochę komunikacji naszym zawodnikom i już mają Ilię Cybany. A wracając jeszcze do Golli, to trzeba chyba nadmienić, żeby to piłkarz, który zaczynał jako środkowy pomocnik, chociażby w barwach Lecha Poznań na tej pozycji grywał, później zmieniono mu pozycję w Pogoni Szczecin, jako zaczął grać jako stoper i zaczął to wykonywać z dużym powodzeniem, co zaowocowało właśnie tym powołaniem. 20 meczów jesienią, jeden gol strzelony przez nomen Wojciecha Golle. Tymczasem Szymon Pawłowski teraz prawą stroną boiska. Pawłowski, dobre dośrodkowanie i to jest pierwsza bramka w tym meczu. Trochę przypadkowe okoliczności, ale tak jak Paweł Brożek czasem w reprezentacji nie miał szczęścia, tak tutaj chyba limit szczęścia wykorzystany w pełni. No i to jest rola napastnika. On tam powinien być, gdzie teraz znalazł się właśnie Paweł Brożek. Ale tutaj tak naprawdę tą bramkę zrobiło dośrodkowanie. To było naprawdę dogranie. Tutaj spodziewałem się bardziej zejścia na ten bliższy słupek, ale dośrodkowanie w punkt między interweniującego obrońcę i bramkarza, który lekko był zdezorientowany i wystarczyło ją odpowiednio przyjąć. Piłka sama wtoczyła się rzeczywiście. Paweł troszkę zaskoczony, że reakcja po bramce też go trochę zdradziła. Uśmiechnięty, na pewno szczęśliwy, ale mecz otwiera się dla nas bardzo dobrze. Dośrodkowanie Szymona Pawłowskiego, ma 27 lat, to jest jego 17 mecz w kadrze. No i na razie, co chyba też jest takim trochę rekordem, zagrał tylko i wyłącznie w meczach towarzyskich. Szymon Pawłowski był powoływany przez różnych selekcjonerów, ale jakoś nigdy nie trafił i nigdy nie zagrał w meczu o punkty, w meczu o stawkę. No to chyba można go zaszufladkować do tej pory jako takiego piłkarza, który na boiskach ligowych prezentował się wybornie. Teraz uwaga, Mołdawia w ataku. I pierwsza interwencja dzisiejszego jubilata Michała Miśkiewicza. Dziś kończy 25 lat wychowanek Kmity Zabierzów. On ma już ze sobą zagraniczny epizod, ale o tym za chwilę, bo teraz szybko przenoszą się biało-czerwoni pod bramkę Cebanu. Dobre dośrodkowanie, ale wybija piłkę posmak i teraz mają trochę miejsca z kolei Mołdawianie. Ale ważne, że próbujemy tych akcji oskrzydlających. Do tej pory oglądaliśmy tylko dośrodkowania z prawej strony boiska, teraz także akcja lewą stroną, dośrodkowanie Dawida Plizgi, faulowany Aleksandru Antoniuk. Ale nie wiem, czy ten gol nie będzie takim punktem zwrotnym, kiedy te ustalenia taktyczne troszkę zejdą na dalszy plan, kiedy ten mecz się troszkę otworzy, troszkę więcej miejsca na boisku się pojawi i to pozwoli zawodnikom bardziej indywidualnie podejść do zagadnienia. Zaczyna reprezentacja Mołdawii od rzutu wolnego. Przygotowany nasz zespół, przygotowany także bramkarz Wisły Kraków i natychmiast wznawia grę Miśkiewicz wyrzutem piłki do Lewczuka. Już jest Pawłowski, atakujemy prawą stroną. Lewczuk śmiało włącza się teraz do tego ataku. Lewczuk próbował znaleźć na prawej stronie Łukasza Madeja. Tak, chociaż był taki moment, kiedy można było zaryzykować takie delikatną centrę w pole karne. Tam dobrze wbiegali, co prawda ławą, ale dwójka naszych reprezentantów i wydaje mi się, że tamto zagranie byłoby bardziej optymalne. Mocniejszy pressing drużyny mołdawskiej, ale nie stracił piłki Zachara. Teraz muszą wracać nasi piłkarze, bo większą liczbą zawodników atakuje drużyna Mołdawii. Dedow. Wspominałeś przed meczem, że to jest zawodnik, który w tym meczu w Kiszyniowie ostatnim rozegranym między tymi zespołami spisywał się całkiem nieźle i mieliśmy sporo kłopotów akurat z Aleksandrą Dedowem. No rzeczywiście, napsuł troszkę krwi Arturowi Jędrzejczykowi, te jego dryblingi i takie rajdy w pierwszej połowie troszkę nas kosztowały. Zobaczymy, czy z tamtej dyspozycji coś pozostało i czy dzisiaj nam też w taki sposób błyśnie.
Trożny pierwszy w tym meczu ma reprezentacja Mołdawii. Miśkiewicz, dobre wyjście, nie ryzykował chwytu, ale przeszkodził tam wbiegającym w pole karne zawodnikom mołdawskim. To jest właśnie Aleksandru Dedów, piłkarz Zimbru, Kiszyniów. Ale to nie on będzie wznawiał grę. Poczekają teraz Mołdawianie na Wiktora Gołowatenkę. Kapitan Mołdawii w tym spotkaniu. Gołowatenko, wybijam teraz piłkę nasi obrońcy, ale to jeszcze nie koniec akcji mołdawskiego zespołu. Trochę nas teraz zamknęli. Dobre rozegranie z pierwszej piłki. Walczy Paweł Olkowski. I dobrze gracz Górnika Zabrze. Zadebiutował w tym pierwszym meczu Adama Nawałki z polską kadrą przeciwko Słowacji. Przejęli teraz trochę inicjatywę piłkarze Mołdawii, ale poza dłuższym utrzymaniem się przy piłce na razie nic złego dla naszego zespołu z tego nie wynika. Świetnie teraz Michał Pazdan, wydawało się, że wyprzedzi rywala i niewiele zabrakło, byśmy przejęli piłkę na połowie przeciwnika. No ja ciekaw jestem, jak Polacy do tego meczu teraz podejdą, mając w zanadrzu tego strzelonego gola. Czy będzie to takie cofnięcie się i wyczekiwanie na kolejną kontrę? Czy być może postaram się troszkę więcej piłką pograć, utrzymać się przy piłce, nie kończyć być może każdej akcji strzałem czy dośrodkowaniem, ale nadawać ton od tego momentu na boisku. Ma trochę miejsca Igor Lewczuk, by się rozpędzić z pierwszej piłki. Polacy, Lewczuk dośrodkowuje, ale zbyt łatwe było to zagranie, by nie poradził sobie z nim Ilie Ceban. Ale aktywny od pierwszych minut, to trzeba podkreślić, Igor Lewczuk. Drugie czy trzecie dośrodkowanie z jego strony. Co prawda teraz zabrakło mi troszkę takiej synchronizacji. Zawsze dobrze, kiedy przed dośrodkowaniem jest to spojrzenie na biegających napastników po to, żeby zobaczyć, gdzie stoją i między innymi wiedzieć, jak tą piłkę dograć. Znów Lewczuk. On w tym pierwszym spotkaniu przeciwko Norwegii zagrał 17, nie, przepraszam, to wszedł dopiero w samej końcówce i to był tak na dobrą sprawę jego debiut w reprezentacji Polski dziś od początku w składzie drużyny Adama Nawałki. Gola. Lewczuk spokojnie teraz, nasi piłkarze, Pawłowski. Pazdan naprawia błąd Pawłowskiego, ale tracimy piłkę na środku boiska. Muszą teraz wracać nasi zawodnicy. Adam, wracając jeszcze do Szymka Pawłowskiego, bo tej myśli do końca nie skończyłem. Mówiłem, że no, dla mnie na razie jest to taki trochę zaszufladkowany piłkarz jako niezły ligowiec. Natomiast zawsze tego błysku w meczach reprezentacji towarzyskich bądź tych mniej ważnych niż towarzyskie brakowało i wydaje mi się, że właśnie ten mecz jest też takim testem na niego, czy już przeszedł na tą stronę reprezentacyjną, czy pozostanie dalej wybitnym ligowcem. Naciskany Stefan Burgiu przez Mateusza Zacharę. 6 sezonów Szymona Pawłowskiego w Zagłębiu Lubin, od tego sezonu Lech Poznań, jesienią 16. Na meczu w Ekstraklasie bez gola Szymon Pawłowski w tym pierwszym okresie swojej gry w Lechu Poznań. Lewczuk rzuca piłkę w pole karne. Znów liczyliśmy trochę na jakieś tam zamieszanie pod bramką Cebanu. Wychodzą teraz szybko piłkarze Mołdawii. Jest Sidorenko, już włącza się do akcji także Iwanow. Ale wracają także nasi piłkarze. Dobrze teraz ustawiona nasza drużyna, niedokładnie tak to zagranie do Pawła Broszka. 18 minuta meczu od 9, wygrywamy 1-0 po 9 golu strzelonym w reprezentacji Polski przez Pawła Broszka. Przerwa grę, arbiter z Arabii Saudyjskiej faulował Łukasz Madej. Delikatnie spóźniony, nie było tutaj żadnej złośliwości, ale kontakt był i prawidłowa reakcja sędziego. No, w przypadku Łukasza Madeja też ciekawa sytuacja. On debiutował w reprezentacji Polski w 2003 roku przeciwko Macedonii w meczu towarzyskim. W
tym roku, właśnie w 2003 zagrał 3 spotkania, no i po 11 latach wraca do kadry, grał w wielu polskich klubach, Łódzki Klub Sportowy, Ruch Chorzów, Lech Poznań, Górnik Łęczna, Śląsk Wrocław, GKS Bełchatów, krótki epizod w Portugalii. No i tak się wydaje, że na miarę tego, jakim piłkarzem się zapowiadał, bo przecież zdobywał medale w młodzieżowych reprezentacjach Polski w U16, U18, był mistrzem Europy, to chyba ten talent swój troszeczkę roztrwonił. Na pewno kariera nie na miarę tych możliwości, na jakie prezentował i na jakiego piłkarza się zapowiadał, ale no, różne scenariusze życie piłkarskie pisze. Teraz Miśkiewicz z trudem wybija piłkę po tym niebezpiecznym dośrodkowaniu Artura Patrasza. Miśkiewicz. Musiał tutaj wciągnąć się bardzo mocno, by tę piłkę wybić po dośrodkowaniu moldawskiego zawodnika. Tym razem już gorzej, inaczej wybili piłkę z rzutu rożnego. Mołdawianie nie musiał nawet nasz bramkarz interweniować. Zaczął go Watenko. Na faulu. Dobrze teraz Wojciech Gola. Zagranie do Pazdana. Już jest Olkowski. Biegnie tam także Madej. Plizga jest z przodu. Brożek. Czekał na piłkę Zachara, ale wybrali koledzy Pawłowskiego. Zachara. Uwaga, szansa dla piłkarza Górnika Zabrze. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie to zrobił. Odwrócił się w kierunku bramki w ostatniej chwili. Zablokowany gracz Górnika Zabrze. No zabrakło nam tylko celnego strzału, bo rzeczywiście to przyjęcie bardzo dobre. Odwrócenie, momentalnie wejście w pole karne, a tutaj jednak zblokowane. Tutaj zdążył z ślizgiem defensor reprezentacji Mołdawii i stąd piłka minęła dosyć daleko słupek bramki. 10 goli jesienią w T-Mobile w Ekstraklasie piłkarza, którym zainteresowany jest między innymi bułgarski Botev Płowdiv. Podobno Bułgarzy są w stanie zapłacić 500 tysięcy euro Górnikowi Zabrze właśnie za Mateusza Zacharę. Nie dał nam nic ten rzut rożny, główkował Michał Pazdan, ale piłka, jak Państwo widzieli, poleciała nad poprzeczką. No zawsze w takich sytuacjach jest tam oczywiście i Kokoszka, i Lewczuk. To są zawodnicy, którzy potrafią dobrze grać w powietrzu, ale tym razem nic z tego nie wyszło. Racu zaczęli teraz Mołdawianie. Sidorenko. Próbowali z pierwszej piłki, ale nic z tego nie wyszło. Dobrze ustawiona nasza drużyna. Miśkiewicz. Lewczuk trochę wyżej. Reprezentacja Mołdawii próbuje teraz atakować się biało-czerwonych. Pazdan. Stankarz Madej z prawej strony boiska teraz z numerem 13. Kokoszka do Olkowskiego. Ale pogubili się nasi obrońcy przy rozegraniu piłki. No dla Pawła Olkowskiego to jest taka nietypowa trochę pozycja. On zwykle gra z prawej strony tutaj. A był to, jest to właściwie wariant, o którym wspominał trener, że być może zdecyduje się na takie rozwiązanie, na wykorzystanie prawonożnego piłkarza na lewej stronie. Więc jest to dla niego pewnego rodzaju debiut na tej pozycji w reprezentacji. Trzeba nazwać to chyba eksperymentem. Zobaczymy, jak zawodnik i trener z tego wybrną. Cofnięta nasza drużyna. Czekamy teraz na rozwój wypadków, na akcję drużyny Mołdawii. Patrasz. Do połowa tenki. Kapitan Mołdawian, ale dobrze teraz w drugiej linii. Wypychają nasi piłkarze zawodników Mołdawii. Uniemożliwiają taką krótką grę, zmuszeni do takiego zagrania. No i tracą teraz piłkę gracze Mołdawii. Kokoszka. Jest ta trzecia minuta meczu. Mołdawia-Polska. Paweł Brożek na razie strzelcem jedynego gola w tym spotkaniu. Zachara. Pazdan. Że teraz utrzymał się przy piłce Michał Pazdan. No inny był pomysł. Pomysł był niezły, natomiast już samo zagranie
nie najlepsze, bo przejęta piłka przez drużynę Mołdawii. A próbuje motywować swoich zawodników trener Adam Nawałka. On powiedział, że takie mecze służą temu, by mieć jak najwięcej informacji co do zawodników. No dziś mamy cenne wnioski do naszej selekcji. Tak, ale widać, że troszkę i tempo, i ten ogień ze strony Polaków troszkę przygasł. Że tak jakby ta strzelona bramka na moment im wystarczyła, teraz... Efekt odwrotny, Marcin, od tego, czego się spodziewaliśmy. Bo wydawało nam się, że strzelony gol doda animuszu, pewności siebie, że będą nasi piłkarze atakować, by strzelać kolejne gole w tym meczu. Ale nie przesądzajmy, może za chwilę. Po tej akcji właśnie prawą stroną uda nam się znowu pokonać Cebanu. Łukasz Mady już blisko pola karnego, zagranie do Lewczuka. Lewczuk dośrodkowuje, szansa i broni Cebanu, ale byliśmy blisko teraz po tej akcji. Strzelał Paweł Brożek. No to jest właśnie taka akcja z wykorzystaniem włączającego się obrońcy, dośrodkowanie w pole karne, strzał z pierwszej piłki, kopnięcie Pawła Brożka. Gdyby było bardziej precyzyjne, no tutaj trzeba zganić Pawła Brożka za tą sytuację. No Igor Lewczuk nie mógł lepiej dograć tej piłki. To nie było mocne dośrodkowanie, to było dośrodkowanie w punkt. I tu to dośrodkowanie trzeba było zamienić na bramkę, więc mały minusik. Natomiast plusik u Igora Lewczuka po raz kolejny nam się pokazał z dobrej strony. Najpierw taki sprytny obieg, dobre dośrodkowanie i no, powinno być na zero. To jest jak na razie bardzo dobry mecz Igora Lewczuka. Często włącza się do tych akcji ofensywnych. Oczywiście widzimy go najczęściej w ofensywie, bo w obronie za dużo pracy nie ma, ale kilka dośrodkowań naprawdę dobrej jakości. Asysta też przy golu akurat Szymona Pawłowskiego, ale teraz przy tym zagraniu do Pawła Brożka naprawdę niewiele zabrakło. No duża aktywność. Ja bym powiedział, że tutaj przy tym zagraniu była jakość. Wcześniej troszkę czegoś brakowało, natomiast jest na pewno bardzo aktywny. Michał Miśkiewicz w tym sezonie regularnie w wiślackiej bramce. 21 meczów jesienią. Najdłużej grający, jeśli chodzi o minuty, gracz krakowskiej Wisły. Postawił na niego śmiało trener Franciszek Smuda. 7 lat temu wyjechał do Włoch, testowany przez kilka klubów. Podpisał kontrakt z Milanem, ale tam grał tylko w drużynie juniorskiej. Próbował swoich sił w klubach niższych lig, w Serie C grał Michał Miśkiewicz. I w końcu wrócił do Polski w 2012 roku. Podpisał kontrakt z Wisłą. Trochę musiał czekać na swój debiut, bo pierwszy mecz zagrał, podpisując kontrakt w czerwcu, dopiero we wrześniu, a w grudniu zagrał w meczu ligowym, we wrześniu grał w meczu Pucharu Polski, no ale teraz jest pewnym punktem wiślackiej defensywy. Znowu Lewczuk. Lewczuk, kolejne starcie Lewczuka, tym razem przegrane przez zawodnika Zawiszy Bydgoszcz. Dedow. Patrasz. Dobrze, teraz blokuje Szymon Pawłowski. Możemy się ustawić, mamy czas, by przygotować się do akcji reprezentacji Mołdawii. To właśnie selekcjoner drużyny Mołdawii, Jon Karas. Obrońca, zawodnik Zimbru Kiszyniów. Pierwszy w ogóle selekcjoner w historii reprezentacji Mołdawii, a od 2012 roku pracuje już po raz trzeci z tą drużyną. 27 minuta meczu. Igor Lewczuk w końcu zdecydował się na zagranie. Dociera piłka do Pazdana Zachara. Teraz znów odwrócił się Mateusz Zachara. Piękne teraz zagranie do Brożka. Szansa na drugiego gola. No i marnuje kolejną dogodną okazję Paweł Brożek. No ma to łatwość w dochodzeniu do sytuacji. Pomijam to, że to kolejne doskonałe zagranie. Tutaj Zachara no, wyłożył jak na tacy piłkę. Natomiast to, co ma Paweł Brożek, to jest to wyjście na pozycję. Dojście do sytuacji z wykończeniem. Troszkę u niego gorzej. Druga, można powiedzieć, stuprocentowa sytuacja. Znowu nie... niewykorzystana. No nie chciałbym krakać, ale tak jakby duchy przeszłości troszkę wracają.
28 minuta meczu, mamy rzut rożny, jest Dawid Plizga w narożniku, wychodzi Cebano, ale minął się z piłką mołdawski bramkarz, nie wykorzystujemy szansy jeszcze tutaj. Jakiś drobny uraz mołdawskiego bramkarza, no ale wracając do tej sytuacji, znowu po raz kolejny świetnie przyjął sobie piłkę, od razu przygotowując ją do zagrania Mateusz Zachara. A doskonała runda jesienna tego piłkarza, 10 strzelonych goli. O jednego mniej niż Paweł Brożek, który w tej chwili prowadzi w klasyfikacji strzelców T-Mobile Ekstraklasy, ale w tym meczu już dwa razy pokazał naprawdę z bardzo dobrej strony się Mateusz Zachara. Też ma taką łatwość uwolnienia się od obrońcy. No to jest to przyjęcie, którym momentalnie kieruje się piłkę w tą stronę, w którą chce się biec. On odwraca się tym przyjęciem momentalnie do bramki, gubiąc w ten sposób obrońcę. Wystarczyło spojrzenie i no, dogranie tej piłki było idealne. Niedokładne teraz podanie do Łukasza Madeja. Muszą wracać nasi piłkarze prawą stroną. Świetnie teraz Kokoszka interweniuje w tym przypadku, zatrzymując akcję mołdawskiego piłkarza. Nie zagrozili nam jak na razie poważnie piłkarze Mołdawii. My mieliśmy oprócz tej oczywiście zdobytej bramki jeszcze dwie wyborne okazje, by wynik poprawić. Drużyna Mołdawii takiej 100% okazji jeszcze w tym meczu nie miała. No i aby nie miała do końca. A jak na te pierwsze pół godziny tego spotkania linia obrony spisuje się naprawdę solidnie. Tak jak powiedziałeś, bez większego błędu. Być może Mołdawianie nas jeszcze nie zmusili do tego, ale no nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby ten mecz też zakończył się na zero, jak to mówią ostatnio piłkarze. No to są oficjalne mecze, mimo tego, że grają zawodnicy z Krajowej Ligi, mimo tego, że no, niektórzy mówią, że to jest kadra dublerów, rezerw, to jednak te mecze mają charakter oficjalny i oczywiście są wliczane do tych oficjalnych statystyk. Podreperowaliśmy sobie trochę statystykę wygranym meczem z Norwegią, a z Mołdawią przecież nigdy nie przegraliśmy, więc nie wypadałoby nawet w tym krajowym składzie przegrać spotkania z takim rywalem. Tak, ale z doświadczenia sam wiem, że zawodnicy do tego też podchodzą z takim lekkim dystansem. Rzeczywiście jest to przyjazd na mecze reprezentacji Polski, natomiast no nie do końca one są traktowane jako ten oficjalny mecz i piłkarze mają świadomość, że jest to taki mecz w połowie oficjalny, a w połowie towarzyski, czy służący właśnie chociażby, tak jak w tym przypadku, selekcji. No, nasi zawodnicy przygotowują się do nowego sezonu ligowego, do rundy wiosennej sezonu 2013-2014. Wiele drużyn przybywa w tej chwili na zgrupowaniach zagranicznych. Nie wiem, czy to jest takie trochę wybicie z rytmu przygotowań, ale na pewno częściowo w jakiś sposób dezorganizuje pracę trenerom klubowym. Natomiast z drugiej strony trzeba też zrozumieć, że nowy selekcjoner naszej reprezentacji, Adam Nawałka, też chciałby jednak tych kandydatów zobaczyć w akcji właśnie w takich meczach, w których no, nie gra się o stawkę, nie ma ogromnej presji, ale można zobaczyć, jakim potencjałem ci zawodnicy dysponują. No dodatkowo jest to na pewno nagroda dla chłopaka, który przez 3-4 miesiące bardzo, bardzo dobrze prezentował się na ligowym boisku. Jest to pewnego rodzaju nagroda i pewnie motywacja do dalszej pracy. No na pewno dla takich zawodników jak Miśkiewicz, Olkowski, Golla czy Zachara, to jest, tak jak wspomniałeś, swoista nagroda za tą dobrą postawę w lidze. To są jeszcze wciąż piłkarze, przed którymi ta wielka piłkarska kariera stoi otworem. Warunkiem jest oczywiście ciężka praca, no i trochę szczęścia, którego potrzeba właściwie w każdej dziedzinie naszego życia, żeby osiągnąć swój cel. Cofnięty pas Dan, ale już zagrana piłka do Adama Kokoszki. Często tutaj podchodzi pod środkowych obrońców Michał Pazdan, stara się ich asekurować. No, nie ma za dużo pracy w defensywie, ale Adam Nawałka wymaga od defensywnych pomocników, by nie tylko odbierali piłkę, ale potrafili także dokładnie ją rozgrywać. I dobre teraz zagranie do znów włączającego się do akcji Lewczuka. Lewczuk w polu karnym, szansa naszego zespołu.
jeszcze nie koniec. Jeszcze Szymon Pawłowski. Pawłowski w pole karne i piłka obok bramki Ilię Cebanu, a główkował Mateusz Zachara. Strzelił już w lidze kilka bramek głową, mimo tego, że nie jest wielki wzrostem, to potrafi dochodzić do tych piłek. Tutaj zabrakło troszkę precyzji, no już był w tym takim locie opadającym, więc wtedy ułożenie i skierowanie piłki w odpowiedni punkt jest dosyć ciężkie, ale brawo za to, że doszedł do sytuacji. Jesteśmy groźniejsi w tych akcjach prawą stroną i Lewczuk, i Pawłowski jak na razie są bardzo aktywni, włącza się do tych akcji Igor Lewczuk bardzo często, no wykorzystując tą wolną przestrzeń, którą stwarzają piłkarze Mołdawii. Gola. Pawłowski do Broszka. Ładnie teraz rozegrali tę akcję Polacy. Szansa na dośrodkowanie, na dogranie piłki w polu karnym. Uwaga. Potknął się arbiter z Arabii Saudyjskiej. Znowu zagranie do Lewczuka. Pawłowski. Tam obok niego Łukasz Madej, ale nie zdecydował się Pawłowski na zagranie teraz do Madeja, niepotrzebnie. Z tamtej strony piłka przyszła, więc niepotrzebnie brnął po raz kolejny na prawą stronę. Trzeba było przenosić ciężar gry poprzez środek do lewej strony. No niestety się nie udało. Oracu, wychodzą teraz z akcją Mołdawianie, ale wracają także nasi piłkarze. Już tam mocno pracuje Michał Pazdan. Jest Czebotaru, dobre zagranie, prostopadłe Czebotaru i teraz mamy bardzo dużo szczęścia, bo w 35 minucie mogła drużyna Mołdawii po strzale Sidorenki wyrównać. No to jest takie penetrujące, prostopadłe zagranie w pole karne, które czasem czyni ogromne spustoszenie w defensywie. Przy odpowiednim timingu, odpowiednim momencie zagrania piłki tak naprawdę no, obrońca nie może się przed tym obronić. Tak było w tym przypadku. Doskonałe zagranie w pole karne i no, tylko wyjście Miśkiewicza uratowało nas od straty gola. No to właśnie ta akcja. Zobaczmy. Sidorenko, Miśkiewicz jeszcze asekurował Wojciech Gola. Wydaje mi się, że Dawid Bliszgat troszeczkę się spóźnił z tą interwencją, że nie do końca wierzył, że ta piłka będzie w ten sposób zagrana i trochę się na tym oszukał. Nieco ponad pół godziny potrzebowali piłkarze Mołdawii, by stworzyć w końcu groźną sytuację pod polską bramką. Przydałaby się szybka odpowiedź biało-czerwonych. Paweł Brożek z lewej strony boiska, jest w środku Zachara. No i mocno kopnięta piłka, ale bardzo daleko od bramki po tym strzale Łukasza Madeja. Wyraźnie to kopnięcie piłkarzowi Górnika Zabrze nie wyszło. No to był chyba... Przepraszam, to był Dawid Plizga oczywiście, a Madej czekał na piłkę. Jeszcze raz oglądamy tę akcję, interwencję Miśkiewicza. No szkoda, bo mieliśmy szansę, by trochę inaczej rozegrać ten atak sprzed kilkunastu sekund. No dobrze, odzyskana piłka przez naszych zawodników. Zagranie prostopadłe do Pawła Broszka, ale jest Ilię Cebanu. Za mocno kopnięta piłka, nie miał szansy tutaj. Wydaje mi się, że tym zagraniem za bardzo wyrzucił Pawła Broszka do boku. Gdyby to było zagranie wprost pod jego nogę, miałby dużo, dużo łatwiej. I na pewno bramkarz w tej sytuacji nie miałby ułatwionej interwencji. Bija teraz daleko Cebanu. Dobrze w powietrzu nasi piłkarze. Zachara, Pazdan, Gola. No muszę powiedzieć, że podoba mi się Wojtek Gola, jeśli chodzi o jego grę w obronie i przede wszystkim wprowadzenie piłki do gry, to do tej pory robi to na razie bardzo sprawnie, jak na pierwsze spotkanie w barwach narodowych. No wygląda to naprawdę obiecująco. Grał w reprezentacji młodzieżowej do lat 21 Wojciech Gola. No, doczekał się w końcu debiutu też w seniorskiej drużynie Ładama Nawałki. Rzeczywiście na razie jest to bardzo poprawny mecz tego piłkarza. No, długo musiał czekać na piłkę Paweł Brożek. Nie był pilnowany. Można było dużo szybciej zagrać z autu piłkę do napastnika Wisły Kraków.
Spokojnie, nasza drużyna znów wycofujemy do obrońców. Gola, Kokoszka. Jeszcze raz Adam Kokoszka. No, trochę chcą też rozciągnąć mołdawską drużynę nasi piłkarze, tak by te odległości między poszczególnymi formacjami trochę się zwiększyły. Pawłowski blisko pola karnego. Pawłowski, szansa. Pawłowski broni Cebanu. Zrobili mu sporo miejsca, a teraz mołdawscy obrońcy miał czas. Szymon Pawłowski kopnął dość mocno, ale dokładnie w to miejsce, w którym ale czekał na piłkę Cebanu. Dobre zachowanie, dobra decyzja Szymka Pawłowskiego. Tutaj czekał na Igora Lewczuka po raz kolejny. Nie udało się zagrać tej piłki. Zdecydował się na strzał, będąc 10 metrów przed bramką. Nie ma co się zastanawiać. Dobra decyzja. Zaczyna Jecebanu. No i dobrze, bez ryzyka Wojciech Gola wybija piłkę. Mamy znowu trochę czasu, by się ustawić, przygotować na akcję piłkarzy Mołdawii. Łowatenko. Do Dedowa, ale dobrze ustawiony teraz w defensywie Lewczuk. Złapie piłkę Miśkiewicz. Tak jest, udało się naszemu bramkarzowi, bo mieliby rywale rzut prosty. A próbował strzelać Czebotaru. Jest też jeden z tych zawodników, który grał w meczu przeciwko Polsce w czerwcu. I rozpędzają się teraz nasi piłkarze. Lewą stroną jest Łukasz Madej. Ładny obieg Olkowskiego. Szansa teraz Polaków. Olkowski. I będziemy mieć rzut roszt. Ale dobrze próbował podciąć piłkę, nie takim płaskim dośrodkowaniem. Chciał piłkę podciąć po to, żeby nabiegającym Zacharze i Broszkowi dać troszeczkę czasu. Zblokowane zostało to dośrodkowanie, dlatego nic z tego nie mamy, ale pomysł był niezły. Dawid Plizga zmierza do narożnika. A Paweł Olkowski według informacji kickera latem tego roku ma trafić do FC Köln. Zobaczymy, jak potoczą się losy obrońcy wciąż jeszcze Górnika Zabrze. 41. minuta meczu. Plizga w narożniku, jest pięciu naszych piłkarzy w polu karnym, ale żaden nie trafił w piłkę, nie zdąży do niej także Szymon Pawłowski. Ale mamy aut. Zostawia Lewczukowi Szymon Pawłowski. Lewczuk już kilka razy w tym meczu wrzucał piłkę z autu. Tym razem trochę inne rozwiązanie, ale nie zdołał jej opanować Szymon Pawłowski, a Lewczuk fauluje. No widać, że ten pierwszy wariant rozegrania rzutu z autu za bardzo się nie sprawdził, więc podopieczni Adama Nawałki próbują coś zmienić, ale no niewiele korzyści z tego na razie mamy. Znów zaczyna grę naszych rywali bramkarz Ilie Cebanu. Coraz częściej w taki właśnie sposób zaczynają Mołdawianie. Nie rozgrywają piłki od obrońców, tylko od razu starają się przenosić gdzieś tam w okolice, gdzie jest Sidorenko, gdzie jest Dedow. Burgiu. Bardzo dobre zachowanie Pawła Olkowskiego. Spokojnie wiedział, że Aleksandru Antoniuk nie ma szans, by piłkę opanować. Zaczynamy od aut. No i przenosimy się z akcją do przodu. Olkowski. Ola. Lewczuk. Bliski przejęcia piłki Aleksandru Dedow, ale nie dał sobie jej odebrać Igor Lewczuk. Teraz prawą stroną atakują nasi zawodnicy. Tu czasem pojawia się Łukasz Madej.
Azdan. Ale za to, za co trzeba Polaków pochwalić, to to, że próbują grać w piłkę, że nie próbują właśnie tak jak Mołdawianie. Madej dośrodkowuje, szkoda, że tam nie było żadnego z naszych zawodników, było za po czterech mołdawskich obrońców. Grać za pomocą tylko i wyłącznie długich podań. Próbują rozegrać to z obrony poprzez pomoc do ataku, więc starają się budować te akcje, no co nie zawsze wychodzi, ale sam pomysł może się podobać. No na pewno ta jakość, także techniczna gry Polaków jest wyższa, aniżeli drużyny mołdawskiej. To przekłada się na wynik, ale przekłada się także na liczbę tych sytuacji, które stworzyli sobie Polacy pod bramką Cebanu. Znów włączający się do akcji Lewczuk i rzut rożny po tym wybiciu piłki przez Stefana Burmię. Tak, tutaj przy tym dośrodkowaniu można było troszeczkę zmienić ten pomysł, bo do tej pory wszyscy zagrywają to między obrońców a bramkarza. Tutaj wydaje mi się, że można było zagrać troszkę bardziej w stronę punktu pola karnego, po to, żeby zmylić obrońców. Oni są troszeczkę teraz nastawieni na te dośrodkowania. Co jakiś czas trzeba ten wariant zmieniać. A tak było w przypadku zagrania do Pawła Brożka, kiedy ta piłka była lekko właśnie wycofana, kiedy Paweł Brożek biegając mógł od razu ją kopnąć w stronę bramki, tam zabrakło trochę precyzji. Jeszcze raz zaczną nasi piłkarze z rzutu rożnego, z autu. Pawłowski. Wybijają piłkarze Mołdawii, no i teraz trzeba szybko wracać, bo to może być groźny kontratak drużyny mołdawskiej. Jest już Olkowski. Sandro Antoniuk trochę próbują wstrzymać akcję reprezentacji Mołdawii nasi zawodnicy. I zaczniemy od bramki, bo ta piłka odbiła się jeszcze od mołdawskiego zawodnika. Strzelał Patrasz, ta piłka odbiła się od Sidorenki. Ostatnie sekundy pierwszej części spotkania. Wynik zadowalający, chociaż mógł być trochę wyższy, na pewno wtedy spokojniej grałoby się naszym piłkarzom. Tak, mi się wydaje, że ta druga bramka jeszcze bardziej uspokoiłaby to spotkanie i piłkarzom grałoby się dużo, dużo łatwiej. Nie było przerw w grze, zobaczymy, czy tutaj arbiter z Arabii Saudyjskiej, chyba o jedną minutę zostanie, jeśli dobrze dostrzegłem sędziego technicznego, o jedną minutę zostanie przedłużone to spotkanie. Widzieli Państwo statystykę procentowego utrzymania się przy piłce. Przewaga tutaj naszej reprezentacji 60% do 40%. Teraz trzeba uważać. Dobrze Igor Lewczuk zablokował to dośrodkowanie Dedowi. Chyba jeszcze zaczynamy od bramki, sądząc po reakcji Dedowa i słusznie, bo to on był zawodnikiem, który ostatni dotknął piłki przed opuszczeniem przez nią boiska. Mobilizuje swoich zawodników także trener reprezentacji Mołdawii na te ostatnie sekundy. No i za chwilę powinniśmy tą pierwszą połowę zakończyć. 1-0 wygrywa reprezentacja Polski po golu zdobytym w 9 minucie przez Pawła Brożka. Za chwilę początek drugiej połowy towarzyskiego meczu Mołdawia-Polska rozgrywanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Zabi. W krajowym składzie gra nasza drużyna i po 45 minutach wygrywa z Mołdawią 1-0 po golu strzelonym przez Pawła Brożka w 9 minucie spotkania. Jako pierwsi zameldowali się po przerwie na boisku sędziowie, później była reprezentacja Mołdawii, na końcu biało-czerwoni. Zastanawiamy się, czy będą jakieś zmiany, a jeśli tak, to czy od razu od rozpoczęcia drugiej części spotkania. Na razie z tych zawodników, którzy pojechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, patrzymy na skład. Wydaje się, że to są akurat wszystko zawodnicy, którzy byli w pierwszej części. Na razie Dariusz Trela i Filip Starzyński to są piłkarze, którzy jeszcze nie zagrali tutaj ani minuty, ale zdaje się, że na razie obydwa zespoły przystępują bez zmian do drugiej części spotkania. Zaczyna grająca na żółto Mołdawia. Mieliśmy kilka okazji do podwyższenia wyniku. Nie wykorzystał dwóch świetnych sytuacji Paweł Brożek. Jedną szansę miała też reprezentacja Mołdawii. Zobaczymy, jak ta gra będzie się układała w drugiej części spotkania.
Igor Lewczuk, bez wątpienia jeden z wyróżniających się graczy naszego zespołu. No jeśli celem tego wyjazdu jest wyselekcjonowanie właśnie tych trzech, czterech zawodników, którzy mogą dołączyć do piłkarzy grających za granicą, no to być może Lewczuk takim dobrym meczem tutaj stworzy sobie jakąś szansę, by nie było to ostatnie powołanie do reprezentacji polskiej. Wydaje mi się, że w jego przypadku to będzie bardziej takie przedłużenie szansy na to, żeby trener jeszcze na niego patrzył tym takim okiem łagodniejszym. I być może to przedłuży jego szansę na to, żeby znaleźć się w tej 22-osobowej kadrze. Tutaj jeden dobry, obiecujący wynik, tak naprawdę występ. No niczego tak naprawdę wielkiego mu nie daje, natomiast no, być może pozostanie na dłużej w tym notesie trenerskim. I dostanie kolejną szansę, i tą wiosną, to jest ważne. Być może w meczu z bardziej wymagającym rywalem. Piłka wyszła poza linię boczną po zagraniu Pawła Olkowskiego. Przypomnijmy, nasi bramce Michał Miśkiewicz z czwórką, Paweł Olkowski z lewej strony obrony, na środku 19 Adam Kokoszka, 15 Wojciech Gola i 17 z prawej strony Igor Lewczuk. Michał Pazdan 24, Szymon Pawłowski 5, Mateusz Zachara 20, Dawid Pizga 16, Łukasz Madej 13 i z przodu z dziesiątką Paweł Brożek. Faulował teraz Pawłowski Iwanowa. Ta liczba widzów sprawia, że my właściwie wszystkie dźwiękowe efekty słyszymy, nawet jakieś drobne, pojedyncze rozmowy, podpowiedzi z ławki rezerwowych. Wszystko jest tutaj doskonale tak, a to słyszane. Zawsze tak negatywnie wpływa na odbiór tego meczu, kiedy słyszy się to, co do siebie zawodnicy krzyczą, kiedy słyszy się rozmowy na stadionie, to tak naprawdę mecz jest taki bardzo, bardzo sparingowy. Odległość od bramki spora, ale to było niebezpieczne kopnięcie Artura Patraszki. Strzał, ta piłka przeleciała tuż nad poprzeczką polskiej bramki. Rzeczywiście taki dosyć dziwny lot tej piłki. Dodatkowo ta piłka tak im bliżej bramki, tym bardziej spadała. To mogło zaskoczyć naszego bramkarza. Walczył teraz Zachara, aut dla polskiego zespołu. Już zaczął Madej. Krótko do Brożka. O, sprytnie, to mógł tylko w tej sytuacji zrobić blokowany przez dwóch piłkarzy Łukasz Madej, wciąż my mamy piłkę. Zaczyna Paweł Olkowski. Teraz nasi piłkarze, Madej, świetne zagranie na prawą stronę i w ostatniej chwili wyprzedzony Igor Lewczuk. Usiłował teraz włączyć się do akcji. I mógł skorzystać na tym dośrodkowaniu Madeja, gdyby tam w to wszystko nie wmieszał się wracający Aleksandr Dedow. Ale ma ten timing Lewczuk, wie kiedy podłączyć się, wie kiedy pokazać się na pozycji. Teraz dobrze w powietrzu Igor Lewczuk. Pawłowski ma szansę teraz pobiec szybko z piłką w okolice pola karnego. Pawłowski, dobre zagranie, przepuszczona piłka. Olkowski broni Ilię Cebany. Zobaczmy na to zagranie Szymona Pawłowskiego. Sprytnie przepuścił piłkę między nogami Paweł Brożek, umożliwiając ten strzał, no ale widzimy, że nie trafił czysto w piłkę. A wydaje mi się, Paweł, że to przepuszczenie tej piłki, one było spowodowane wślizgiem obrońcy, bo gdyby miał odrobinę miejsca, nie sądzę, żeby tą piłkę odpuścił. Teraz Sidorenko. Dobrze, Wojciech Gola. Brożek. Ładnie z pierwszej piłki teraz napastnik Wisły Kraków i lewą stroną. Rozpędzają się Polacy. Łukasz Madej, obiega go Zachara. Madej już jest w polu karnym. Madej! Blisko Cebanu Brożek, ale tutaj interweniuje Wiaczesław Posmak i piłka ostatecznie ląduje u Ilie Cebanu. Nie miał za dużo miejsca, żeby tą piłkę idealnie dograć do Pawła Brożka. Próbował zagrać mu tak naprawdę na stopę, ale
wszystko to bardzo blisko bramki i to nie było łatwe. No i chyba nie miał też innego wyjścia Łukasz Szamadej, bo tam widzieliśmy co prawda w tej podpiłce jeszcze wbiegającego w pole karne Szymona Pawłowskiego, ale on był dość daleko od akcji, chyba nie miał szansy zagrać tak głęboko w tym przypadku Klimat Pazdan. Podkreślał trener Jerzy Engel. Liczbę przebiegniętych przez niego kilometrów. Bardzo pracowity zawodnik, jeśli chodzi tutaj o postawę w drugiej linii defensywnej, pomocnik naszej reprezentacji. No, zawodnik, który pamiętamy, był powoływany przez Robben Hackera, był na Euro 2008, chociaż tam nie zagrał żadnego meczu. Dwie zmiany, proszę Państwa, w drużynie mołdawskiej. Opuszczają boisko Aleksandru Antoniuk i Aleksandru Dedow, a w ich miejsce no, dobry znajomy z 16, Aleksandru Suworow i z numerem 11 Radu Ginsari. Suworow grał swego czasu w Krakowie. Który dziś gra po raz 49 w reprezentacji w latach 2010-2012. 56 ligowych meczów i 9 strzelonych goli dla drużyny Krakowi. Teraz Polacy środkiem, ale chyba rozwiązanie nie do końca właściwe tej akcji. Ale tutaj widać po zawodnikach, że to czucie piłki nie jest jeszcze takie. Tu w tej pierwszej fazie tej akcji Paweł Brożek też mógł zagrać momentalnie piłkę do Szymona Pawłowskiego, który dobrze wychodził na pozycję, ale tak to jest właśnie w styczniu, że nie ma się jeszcze zaufania do tego przyjęcia, do tego zagrania. Często tą piłkę trzeba poprawić i ten pierwszy pomysł czy pierwsze rozwiązanie na tym cierpi. No i ten strzał Łukasza Madeja też trochę bez przekonania, piłka obok bramki mołdawskiej. Teraz to właśnie drużyna Jana Karasa atakuje prawą stroną. Sidorenko zatrzymany przez Kokoszkę. Racu. Także teraz piłkarze Mołdawii niebezpiecznie pod naszą bramką. I znów swoją pracę wykonał tutaj Michał Pazdan. On mocno przeszkadzał Ginsariemu, by ten strzał nie był lepszy. Paweł Brożek jest w polu karnym. Zachara troszeczkę nie wyczuł tego zagrania Pawła Brożka, ale to jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze raz Brożek, Madej akcję zamyka i fauluje teraz obrońcę reprezentacji Mołdawii. No tu w tej akcji wydaje mi się, że Paweł Brożek za szybko dogrywał tą piłkę. Nie było tego spojrzenia i wydaje mi się, że tą piłkę mógł jeszcze raz dotknąć po to, żeby Zacharze dać odrobinę czasu, żeby zgubić obrońcę. No nie było tego porozumienia i stąd ta piłka nie trafiła do Mateusza. Szkoda, bo to mogła być niezła sytuacja pod mołdawską bramką. W tej sytuacji, tak jak stał Zachara, moment ruszenia do akcji i wtedy się gubi obrońcę. Paweł Brożek nie dał mu na to czasu. Zaczął Cebanu tradycyjnie dalekim wykopem Madej. Przejmują z niej piłkę nasi zawodnicy Olkowski. Olkowski, ładne teraz zagranie do Zachary, rusza lewą stroną, Madej jest w środku, Brożek jest, Zachara, miękko Madej, ale wprost w ręce Cebanu. No to nie było udane dośrodkowanie, Paweł Brożek na tym bliższym słupku, ale po raz kolejny to, co przyspiesza tę akcję, to jest przyjęcie Mateusza Zachary. To jest piłkarz, który nie przyjmuje piłki w miejscu, tylko momentalnie podąża w tym kierunku, w którym należy. W obronie Igor Lewczuk, ale tracą teraz piłkę nasi zawodnicy, chociaż ambitnie musimy jeszcze o nią walczyć. Lewczuk zatrzymuje grę arbiter z Arabii Saudyjskiej, bo przypomnę, że sędziowie z Arabii Saudyjskiej są sędziami tego meczu, pan Saleh Al-Hetlow jest sędzią głównym tego meczu. No i trzecia zmiana w drużynie mołdawskiej, proszę Państwa, Władysław Iwanow schodzi z boiska, a w jego miejsce Wiorel Frunca z numerem 18. To jest piłkarz drużyny Veris Draganeshti. Zawodnik bardzo doświadczony, bo to jest gracz, który ma 34 lata, 37 mecz w reprezentacji Mołdawii, w której debiutował 12 lat temu. Golla
trochę chaosu teraz w poczynaniach jednej i drugiej drużyny. Stara się uporządkować grę Sidorenko, dobre zagranie. Ale bardzo dobrze teraz po raz kolejny w defensywie Michał Pazdan. On mocno przeszkadza w rozgrywaniu piłki mołdawskim zawodnikom. Często to jest taka niewdzięczna trochę rola niewidocznego zawodnika, który jednak swoje robi. Mieliśmy przykład w tej wcześniejszej akcji, kiedy utrudnił strzał Radu Czesariem. No Michał Pazdan jest zdecydowanie tym bardziej defensywnym zawodnikiem, więc z tego przede wszystkim musi się wywiązać. On mniej rozgrywa, dlatego w takich newralgicznych momentach, jakie widzieliśmy, no Michał Pazdan musi się sprawdzać po to, żebyśmy czuli jego obecność na boisku. Teraz jakiś problem z palcem ręki Michała Pazdana. Chyba pokazuje, że będzie palec. Zmiana. Właśnie niewykluczone, że w tym momencie doszło do złamania. To jest ta sytuacja, w której ucierpiał Michał Pazdan. No zobaczymy, za chwilę wszystko powinno się wyjaśnić. Zobaczymy, czy ktoś wejdzie od razu za Pazdana, czy jeszcze z tą zmianą będzie można trochę poczekać. Na ławce mamy Filipa Starzyńskiego. Nie wiem, czy przypadkiem on tej luki nie wypełni. Gracz Ruchu Chorzów też czeka na swój debiut w reprezentacji Polski. Adam Kokoszka. Ale traci piłkę Szymon Pawłowski. Dobrze, teraz drużyna Mołdawii naciskają Brożek z Pawłowskim, ale nie przynosi to efektu. A teraz mają teraz nieco swobody piłka, że Mołdawii jest dobrze ustawiony z prawej strony boiska Racu. Suworow. Z dużym zapasem sił Suworow, ale na szczęście dla nas łatwo traci piłkę. Olkowski, Madej. Teraz nasi piłkarze muszą naprawiać błąd swojego kolegi Olkowski. Mocno teraz kopnięta piłka przez, zobaczmy, mocny strzał Wiorela Fruncy i obroniona piłka przez Michała Miśkiewicza. Przewagę, jeśli chodzi o liczbę strzałów w tym meczu. 58 minuta spotkania wygrywa nasza drużyna 1-0 po golu Pawła Brożka strzelonym na początku. No trzeba przyznać, że trochę zaostrzył nam apetyty tym szybko zdobytym golem nasz zespół. Wydawało się, że to będzie mecz, w którym przynajmniej zobaczymy kilka bramek. Oczywiście taka szansa zawsze jeszcze istnieje. Mieli nasi ku temu okazję, by podwyższyć rezultat, ale na razie musimy zadowolić się tym jednobramkowym prowadzeniem. Olkowski. Dość swobodnie. Tu rozgrywają piłkę nasi zawodnicy, ale teraz po tym niedokładnym zagraniu Olkowskiego tracimy. Zachara. Brożek usiłował wykorzystać tutaj nieporozumienie dwóch mołdawskich obrońców, ale walczy tam nieustępliwie Wiaczesław Posmak. Izga. Lewczuk. Kokoszka. Olkowski, cofnięta teraz drużyna Mołdawii. Madej. Pazdan jednak na boisko wraca ze specjalnym opatrunkiem, jak widzimy, na lewej ręce. Wciąż jest na boisku Michał Pazdan. Znów znakomicie teraz odwrócił się Mateusz Zachara. No to takim znakiem firmowym tego piłkarza się staje, że potrafi świetnie przyjąć sobie piłkę i od razu przygotować do tego, by. Ale to też jest znak, do bramki, że piłkarz się nie boi wziąć odpowiedzialności, że czuje swojego przeciwnika, wie gdzie stoi, wie gdzie ma się odwrócić. Ta topografia boiska, ta chociażby ta taka 5 metrów dookoła samego zawodnika jest mu znana. To jest mimo wszystko element, którego nie da się wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Tak, wyczuwa dystans wyraźnie Zachara. To mu w tych akcjach indywidualnych pomaga. Madej wycofuje piłkę teraz do Wojciecha Goli. Jest Lewczuk.
drugiej połowy jeszcze nie oglądaliśmy takiego odważnego wejścia, ale Wczuka, może to jest właśnie ta sytuacja, tym razem zaryzykował środkiem. Tracą piłkę biało-czerwoni, trzeba szybko wracać, bo rozpędza się Suworow, ale doskonały teraz powrót Pawła Olkowskiego. No, Paweł Olkowski to ma, mimo wszystko jest takim obrońcą o dużym zabarwieniu ofensywnym, natomiast on wraca na swoją pozycję, on jej pilnuje, więc tutaj chyba, jeśli chodzi o ten element, nie ma obawy. Znów Mateusz Zachara odważnie, między dwóch mołdawskich piłkarzy jest faulowany zawodnik Górnika Zabrze. Już zaczęli nasz piłkarz Lewczuk. Spędza się Igor Lewczuk i wywalczył rzut rożny. Blokowany przez Dżinsariego. Mamy przewagę także w tym elemencie statystycznym. To będzie szósty już rzut rożny naszej reprezentacji w tym meczu. Powoli Dawid Plizga zmierza do narożnika, no ale oczywiście w takich sytuacjach Kokoszka, Lewczuk, Pazdan, Brożek są tam bardzo blisko siebie. Jest także Mateusz Zachara. Wspominałem, że on też strzelił kilka goli głową jesienią, no ale teraz żaden z nich nie doczekał się na dokładne dośrodkowanie Plizgi. Organizować swoją grę Polacy. Olkowski. Brakuje zawodnika w środku pola, który by się pokazał, który by spowodował chociażby przesunięcie dwóch zawodników z Mołdawii. Nie ma tego ruchu, przez to obrońcy nie mają możliwości zagrania piłki, będą musieli tą piłkę kopać do przodu, a wiadomo, że grając na jednego wysuniętego napastnika, ten element nie zawsze się sprawdza. Proszę Państwa, będzie pierwsza zmiana w naszym zespole. Opuści boisko Szymon Pawłowski, a w jego miejsce wejdzie ten, który strzelił trzeciego gola w meczu przeciwko Norwegii, Karol Linetty z poznańskiego Lecha. Z młodszych zawodników w naszej kadrze. Zachował się, trzeba przyznać, wzorowo przy tym golu, którego strzelił Norwegom. A na boisku wciąż pozostaje Michał Pazda. Lutego Karol Linetty skończy 19 lat, a teraz uwaga, groźnie pod bramką Miśkiewicza. Ale doskonale wychodzi teraz bramkarz Wisły Kraków i blokuje Jewgena Sidorenkę. W pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie dłużej przy piłce, teraz jednak nasza drużyna jakby trochę oddała pole reprezentacji Mołdawii. Niezłe to zagranie do Sidorenki. No tutaj troszkę Wojtek Golla chyba się przeliczył. To zagranie takie za jego plecy, no nie powinno się coś takiego przytrafić. Dobrze, że Miśkiewicz czujny i zażegnał niebezpieczeństwa. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś, to pewnie Mołdawianie też odrobili swoją pracę domową w przerwie. Trener zwrócił uwagę przede wszystkim na tą prawą stronę boiska, gdzie konstruowaliśmy te nasze ofensywne akcje, stąd w tym momencie widzimy tego troszeczkę mniej. Proszę Państwa, kolejna zmiana w drużynie Mołdawii. Siergiej Georgijew wejdzie na boisko w miejsce Artura Patrasza. Siergiej Georgijew, często dwuletni, jeden z młodszych zawodników drużyny mołdawskiej. Dwa lata temu debiutował w reprezentacji aż Dynama Auto Tiraspol. W reprezentacji jeszcze gola do tej pory nie zdobył. Golla na prawą stronę. Lewczuk, ładnie teraz nasi piłkarze, szansa, Lewczuk dobrze wbiega w pole karne, szansa na drugiego gola, no i chyba niepotrzebnie górą, bo lepszym byłoby zdecydowanie zagranie tutaj takiego płaskiego podania, no ale zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. A dodatkowo nie wiem, czy Mateusz Zachara teraz lekko nie był na pozycji spalonej, natomiast tutaj Igor Lewczuk skupił się na sile, chciał tą piłkę zagrać mocno taką, żeby mieć pewność, że ta piłka przejdzie, no i niestety zabrakło precyzji. Golla.
przekątnej do Pawła Olkowskiego. Jest Olkowski, obok niego Racu, Suborow. Udawianie, ale dobrze, z nich ustawiony Pazdan, chociaż to zagranie nie trafia do żadnego z partnerów Michała Pazdana. Pomnienie od sędziego otrzymuje teraz Michał Pazdan, ale już wszystko w porządku. Widzimy, jak był zatrzymywany Jorel Frunca przez Pazdana. Próbują trochę odmienić losy tego spotkania, wynik tego meczu, piłkarze Mołdawii. Uwaga, niebezpiecznie teraz po tym dośrodkowaniu Ginsariego. Jeszcze raz Ginsari, obok niego Lewczuk, ale to my teraz wybijamy piłkę. Wychodzi daleko z bramki Cebanu, no i dobrze, że pobiegł tam w kierunku piłki Paweł Groszyk. 24 minuty do końca spotkania. Oddaje teraz piłkę Linetty Lewczukowi. Zaczyna nasz prawy obrońca. To też jest taki element, gdzie potrzebny jest ruch naszych zawodników. Wszyscy są ustawieni, czekają na piłkę i to powoduje, że wrzucając piłkę z autu, sami tworzymy sobie problem i zamiast korzystać z tego elementu, to tak naprawdę tracimy piłkę. Miśkiewicz bardzo dokładnie teraz podaje piłkę bramkarz Wisły. Olkowski. A teraz zagranie do Linettego. Spróbował sprytnie Karol Linetty. Jeszcze odzyskujemy. Jest Łukasz Madej. Madej w pole karne. Uwaga, ale... Niepotrzebne to było to przyjęcie. Wydaje mi się, że trzeba było kończyć to jakkolwiek, ale na jeden kontakt, po to, żeby tylko skierować piłkę w stronę bramki. No na pewno byłoby więcej pożytku i korzyści z tego zagrania Łukasza Madeja, no ale widzimy, że tutaj znów Paweł Brożek potrafił znaleźć się. To jest to, co podkreślał trener Jerzy Engel. To jest zawodnik, który rzeczywiście ma łatwość wypracowywania, znajdowania się w takich pozycjach strzeleckich, no ale w tym przypadku się nie popisał. Aż trzy zmiany będą teraz w naszym zespole. Tomasz Jodłowiec gotowy do wejścia na boisko, opuści je Dawid Plizga. Był tam także gotowy do gry Michał Masłowski i Maciej Wilusz z pierwszoligowego GKS-u Bełchatów. Schodzi z boiska także Paweł Brożek. No nie powiększył dorobku bramkowego, miał ku temu jeszcze trzy dobre sytuacje, no ale tak jak trener powiedział, w styczniu napastnicy nie strzelają bramek, w styczniu napastnicy wychodzą na pozycję. No ja, wydaje mi się, że jeśli chodzi o reprezentację, to obowiązują troszkę inne zasady. Jeśli Paweł Brożek chce być brany pod uwagę, to w takich meczach no, musi być skuteczny do bólu. Próbują teraz piłkarze Mołdawii, ale dobrze ustawiony Michał Pazdan zaczyna teraz atak. Tomasz Jodłowiec, podanie do Lewczuka. Traci piłkę Igor Lewczuk. Coraz groźniejsze, trzeba przyznać, są te akcje reprezentacji Mołdawii. Coraz więcej tych zagrań właśnie w pole karne. Ale nie wiem, czy to nie jest troszkę nastawienie, z jakim wyszli biało-czerwoni. Generalnie już więcej nic złego nam się nie może przytrafić. Mołdawia groźniejsza niż będzie, niż ta z pierwszej połowy. I nie wiem, czy to się powoli na nich nie mści. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji, ale wydaje mi się, że najwięcej reprezentacji Mołdawii teraz pozwalamy. 21 minut do końca, aby to nie było tak, że w tej końcówce zupełnie oddamy inicjatywę naszym rywalom. Madej. Wojciech Golla to jest piłkarz, który ustąpił miejsca na boisku Maciejowi Wiluszowi. No, zawodnik, którego też dobrze znasz. Chociażby miałem przyjemność jeden sezon spędzić razem z Maciejem Wiluszem w jednym klubie. Tak jak mówiłem przy pierwszej transmisji, no, zawodnik przeprofesjonalny. Cierpieli wszyscy ci, którzy musieli z nim ćwiczyć w jednej parze, bo kiedy trener prosił o wykonanie 10 powtórzeń, on wykonywał to 15 razy, więc
wszyscy byli zdani na tą katowniczą pracę. Wybija teraz daleko piłkę Miśkiewicz. Już od dłuższego czasu też nie widzieliśmy takiej składnej z reakcji naszych zawodników. Kilku podań, dośrodkowania, strzału na bramkę. Jakbyśmy zadowolili się tym wynikiem 1-0. Dobrze teraz rozegrana piłka przez Tomasza Jodłowca. Świetne prostopadłe podanie i szansa Polaków na drugiego gola. Ależ teraz zabrakło precyzji Karolowi Linettemu. To, co zrobił w pierwszym meczu, bodajże do Łukasza Todorczyka. Ale to podanie Masłowskiego rzeczywiście pierwsza klasa. Znakomite zagranie Michała Masłowskiego. No i gdyby tutaj był bardziej precyzyjny Karol Linetty, to byłoby 2-0. Nie miał za dużo czasu. Musiał tą piłkę zagrać od razu przy momencie, kiedy do niej dopadł i musiał zagrać ją naprawdę idealnie na nogę. Było to wykonalne, natomiast tym razem zabrakło precyzji zdecydowanie. Natomiast to zagranie Masłowskiego to jest być może odpowiedź na to, nad czym się zastanawiałeś, czyli brak tego takiego typowego rozgrywającego, który może podać piłkę do przodu, który może gdzieś tam tym napastnikom także pomóc, bo rzeczywiście pokazał tym zagraniem sporą klasę Michał Masłowski. O tym zagraniem pokazał to, że obserwuje grę przed tym, jak dostanie piłkę, bo ten pomysł miał już w głowie w momencie, kiedy ta piłka do niego zmierzała. To nie było przyjęcie, popatrzenie i zagranie, tylko tak naprawdę wiedział, co z piłką zrobić przed jej otrzymaniem. Przejął opaskę kapitana od Pawła Broszka, a teraz Tomasz Jodłowiec. I szansa polskiego zespołu, jest już Madej w polu karnym. Madej broni Cebanu, ależ mieliśmy teraz szansę na drugiego gola. Jeszcze nie koniec, jeszcze Zachara. Wraca piłka do Madeja, ale ten strzał też obroniony przez Ceban. No dobre, zabrakło wykończenia w tym momencie, bo zachowanie Łukasza Madeja było jak najbardziej poprawne. Tutaj widzimy Karola Linettego, który walczy z obrońcą o pozycję. Nie udaje mu się jej uzyskać. Co zauważył Madej, dlatego zdecydował się na strzał, ale tym razem bramkarz interweniował i nie mamy znowu gola. Postraszyliśmy trochę teraz reprezentację Mołdawii, która zaczęła grać bardziej ofensywnie. W drugiej połowie widać wyraźnie, że drużyna Jona Harasa chce tutaj zdobyć bramkę. Przypomnę, że oni grają już trzeci mecz podczas swojego zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Grali z taką ligową kadrą Szwedów, przegrali 1-2, grali z Norwegami, więc tym samym rywalem, którego my pokonaliśmy 3-0, i też przegrali ten mecz 1-2. Dziś rozgrywają swoje trzecie spotkanie. Nie wiem, czy prawo serii obowiązuje, bo w takiej sytuacji mecz powinien się też skończyć wynikiem 2-1 dla biało-czerwonych. Chociaż chyba nasi piłkarze woleliby, żeby jednak zachować czyste konto. No to na pewno. Chociaż my nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby ta druga bramka padła. Bo wydaje mi się, że tego trochę brakuje do tego, żeby udowodnić odrobinę przewagi i tego, że to oni nadawali ton wydarzeniom na boisku. 74. minuta meczu Mołdawia-Polska 0-1. Wciąż wynik, który ustalony został bardzo szybko, bo już w 9. minucie Paweł Brożek strzelił tego pierwszego i jak na razie jedynego gola w meczu. Ostro, zdecydowanie teraz Adam Kokoszka potraktował Viorela Frunce. W stylu troszkę karate to zagranie. No ale to ewidentna nakładka tutaj. Rzeczywiście trafiony Viorel Frunca bardzo wysoko. Stopa Adama Kokoszki, tu nie było żadnych wątpliwości. Mógł arbiter nawet pokazać żółtą kartkę naszemu zawodnikowi. Ustawiona przez Suworowa piłka. Wysoko teraz nasza defensywa, właściwie cały blok polskich piłkarzy poza polem karnym. Suworow miękko i złapie piłkę. Spokojnie, pewnie Michał Miśkiewicz. Ładne zagranie na lewą stronę do Madeja. Madej, dobrze włącza się Olkowski. No centymetrów zabrakło, tak jakby troszkę stracił tempo tej akcji Paweł Olkowski. Znowu przerywana gra przez sędziego, tym razem po faulu Łukasza Madeja.
4 zmiany na razie, przypomnę, 6 zmian mogą dokonać trenerzy obu reprezentacji na razie i w drużynie Mołdawii, i w polskiej reprezentacji. Po 4 wykorzystane zmiany. Ale jeszcze kwadrans do zakończenia meczu. Madej ładnie teraz trzymał piłkę, ładnie ją odegrał do Michała Masłowskiego. Minetti. Faulowany Mateusz Zachara. No teraz tak jakby trochę wyciągnęli wnioski rywale, zwłaszcza Wiaczesław Posma, który otrzymuje żółtą kartkę, bo wcześniej kilka razy sprytnie mijał ich Mateusz Zachara, przyjmując sobie piłkę. Teraz zobaczmy, potraktowany bardzo ostro. Słuszna decyzja, bo to w ślizg, tak na wysokości gdzieś tam ścięgie na Hillesa Mateusza Zachary z tyłu. Ale już wszystko jest w porządku. Wstawił piłkę Michał Masłowski. 77. minuta meczu. Miękko Masłowski w pole karne. Wychodzi Cebanu. Źle teraz zachował się mołdawski bramkarz Linetti. Wydawało mi się, że ta centra miała dojść do obiegającego wszystkich Adama Kokoszki. Świetnie teraz Linetti mija dwóch zawodników. Ale to podanie w pole karne zablokowane przez Jura Frunzi. Ładnie poradził sobie z dwoma zawodnikami Karol Linetti przy linii bocznej. Zobaczmy, on tutaj mijał, jeszcze faulowany. No i znów zabrakło tak Mateusz Zachara gdzieś tam w linii spalonego cały czas. Spalonego, tak. I też czasem trudno podjąć decyzję, by właśnie do niego podać. No chociaż z drugiej strony czasem trzeba w takich sytuacjach zaryzykować. No dobrze, jak w takiej sytuacji napastnik jest troszeczkę niżej niż dośrodkowujący, wtedy zawodnikowi z piłką łatwiej dograć tę futbolówkę, no ale nie zawsze tak sytuacja w meczu się układa. Czesław Posmak, jest ten zawodnik z numerem 4, który przed chwilą zobaczył żółtą kartkę, piłkarz Daci Kiszyniów. Olkowski. Znowu Posmak po raz kolejny tak bezpardonowo dość traktuje Mateusza Zacharę. Czujny arbiter z Arabii Saudyjskiej. Już zaczynają nasi piłkarze. Jodłowic na prawą stronę do Lewczuka. Kokoszka. Masz Jodłowiec. Łatwo tracą piłkę nasi zawodnicy. Cebano. Olkowski. Paweł Olkowski ładnie teraz, ale podniesiona chorągiewka sędziego asystenta. Ale nie słyszeliśmy gwizdka, dopiero teraz gwizdek sędziego z Arabii Saudyjskiej, chociaż sygnalizacja asystenta była widoczna już w momencie, kiedy ruszał do tej piłki Masłowski. Zobaczmy, czy słusznie. No tak, jeśli to jest moment podania, to spalonego chyba nie było. Wydaje mi się, że tak, jeśli już to minimalnie spalone Michała Masłowskiego. Chcielibyśmy, żeby jakimś pozytywnym akcentem zakończyło się to spotkanie, by w tych ostatnich minutach nasi zawodnicy jeszcze pokazali kilka ciekawych, ładnych zagrań akcji, po których będą strzały. Teraz kick z Pazdana. Mam takie wrażenie, że troszkę i animusz, i takiego entuzjazmu uszło z biało-czerwonych, że ta pierwsza połowa, każdy z nich chciał coś od siebie dać. Czy odskrzydlić akcję, czy wyjść na pozycję. Tutaj troszeczkę tego brakuje. Ten, który ma piłkę, nie ma jednego, dwóch, trzech wyborów od razu. Musi szukać, wyczekać tą przekazanie piłki. Tak jakby trochę to tempo siadło, jakby zawodnicy powoli wyczekiwali na ten końcowy gwizdek. Siergiej Georgijew próbował, kopnął nawet dość mocno, tyle że bardzo niecelnie. Zaczyna Michał Miśkiewicz. W drugiej części spotkania częściej atakujemy lewą stroną.
więcej tych akcji Łukasza Madeja. Rzadziej co prawda włącza się Paweł Olkowski. W pierwszej połowie obserwowaliśmy taką ofensywę z prawej strony. Tutaj i Lewczuk, i Pawłowski byli dość aktywni. Tu teraz z lewej strony podawał Zachara do Madeja, ale za mocno. Azdan. Mieli aut po tym wybiciu piłki przez Petru Racu. Jeszcze jedna zmiana w polskim zespole. Igor Lewczuk, proszę Państwa, opuści boisko, wejdzie na nie Jakub Wawrzyniak. To oznacza, że Paweł Olkowski przesunie się na prawą stronę, a Wawrzyniak oczywiście grać będzie z lewej strony obrony. Niezły mecz Igora Lewczuka, zwłaszcza ta pierwsza połowa. Naprawdę bardzo dobra, aktywny, włączający się, podający do swoich kolegów. Widać było, że bardzo zależy mu, że jest takim zawodnikiem, który od początku stara się biegać i pod pole karne przeciwnika, no i być oczywiście czujnym także defensywnie. To Mołdawia, a nie my. Zacznie teraz grę z autu. Azdan. Jeszcze przejęliśmy piłkę. Wawrzyniak uspokaja grę, wycofując ją do Adama Kokoszki. Olkowski. Kokoszka próbują teraz znowu trochę wciągnąć zawodników Mołdawii. Gdzieś tam na policję naszego pola karnego polscy piłkarze trochę rozluźnić tą strefę obronną drużyny mołdawskiej. Ale tu właśnie widzimy w tym momencie, że no nie mają żadnego wyboru nasi defensorzy. Szukają i kończy się to jednym, takim długim zagraniem, no, które nie trafia do kolejnego partnera. Piłka w posiadaniu Mołdawii, znowu trzeba wracać i znowu trzeba bronić, więc biegamy więcej. Trochę chaosu w grze, teraz Linetti, ale przerwa grę. Arbiter faulowany w tym przypadku Radu Dżinsari. Wawrzyniak. Dobrze, teraz Jakub Wawrzyniak. Myśl dobra, tylko zabrakło precyzji Wawrzyniakowi, by dograć tam do środka, do Jodłowca, który miał dużo miejsca. Tymczasem Mołdawia jest w naszym polu karnym. Uwaga! I będą mieć nasi rywale rzut rożny po tej akcji i strzale Wiorela Frunzi. Widzieliśmy w tej powtórce bardzo dokładnie, że nie trafił czysto w piłkę Wiorel Frunza. Ta odbija się jednak od nóg Kokoszki. Aleksandr Suworow w narożniku. Madej. Ale niedokładne to podanie Łukasza Madeja. Zachara zbiegał na lewą stronę, tymczasem to podanie Madeja do środka. 80. Tak, ale to chyba brak sił już daje znać o sobie. Na początek okresu przygotowawczego, wiadomo, te baterie nie naładowane tak jak zawsze, więc te ostatnie 10 minut spotkania, no ciężko wybiegać. Ciężko wykrzesać z siebie jeszcze odrobinę energii. Teraz świetne zagranie z pierwszej piłki Linetti. Chyba trochę zbyt długo zwlekał teraz z zagraniem Karol Linetti. Gdyby zaryzykował, spróbował z pierwszej piłki, był Zachara w polu karnym, była szansa, by wykorzystać okazję i zdobyć drugą bramkę w tym meczu. Bo ta wcześniejsza faza akcji rzeczywiście bardzo dobra. Dokładne podanie do Wawrzyniaka. Trzeba wracać. Wspomniałeś o tych... już trochę braku sił, między innymi Łukasza Madeja, no to jest jeden z tych piłkarzy, który w tym meczu gra od początku spotkania i widzieliśmy rzeczywiście ta piłka nawet wybita po rzucie rożnym. Madej biegł wolno, licząc, że wyjdzie poza boisko, tymczasem Mołdawianin dość ambitnie walczył. Widać było wyraźnie, że tu już trochę Madejowi sił w tym meczu brakuje. Wawrzyniak. Znacznie tylko zmniejszyła się przewaga naszych zawodników, jeśli chodzi o trzymanie się przy piłce. Mieliśmy 60 do 40 w pierwszej połowie, teraz 55 do 45. Madej.
Madej w akcji 1 na 1. Dośrodkowuje Łukasz Madej, sygnalizował zagranie ręką mołdawskiego piłkarza, ale zaczniemy nie od rzutu karnego, a od autu. No tutaj przy zagraniu piłki po ziemi, właśnie między ostatniego obrońcę a bramkarza, coś z tego mogło pozytywnego wyniknąć. Chciał tą piłkę podnieść. Nie wiem za bardzo dlaczego. Być może to ten brak sił, który odbija się na dokładności, ale można było z tej sytuacji wyciągnąć troszeczkę więcej. Ale tam rzeczywiście przy tym zagraniu ręką dotknął piłkę mołdawski obrońca. Tyle, że ta akcja bardzo, bardzo szybka. No popatrzmy jeszcze raz. O właśnie, na zagranie ręką. Natomiast no, chyba tutaj jakiegoś takiego zagrania specjalnego nie było. To była po prostu ręka, która była tak ułożona do biegu i tą rękę Łukasz Madej nabił. Ósmy rzut rożny Polaków w tym meczu. 86. minuta. Może to jest ten moment, kiedy uda się po raz drugi w tym spotkaniu pokonać Ilię Cebanu, ale znów zbyt mało aktywności naszych piłkarzy w obrębie pola karnego Mołdawii. Jodłowiec decyduje się na strzał z dystansu, ale to zbyt słabe kopnięcie, by zaskoczyć Ceban. Masłowski przytomnie, ładnie teraz zagrana piłka, znów chyba pomogli sobie ręką i to aż dwukrotnie teraz piłkarze Mołdawii, no i za drugim razem już pan Saleh Al-Hetlu przerwał grę. No to już to zagranie ręką było bardziej umyślne, tak mi się wydaje, to już nie było na użytek biegu. Trzy minuty do końca meczu Mołdawii z Polską. No długo na pewno tego meczu pamiętać nie będziemy, bo nie działo się nic szczególnego. Myślę, że dla trenera Adama Nawałki pewnie kilka wartościowych wniosków po tym meczu się pojawi. Natomiast nie oszukujmy się, cel wyjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to nie było podreperowanie sobie bilansu statystycznego oficjalnymi meczami z kadrą norweskich i mołdawskich ligowców, ale być może właśnie przyjrzenie się trzem, czterem kandydatom do gry w tej wyselekcjonowanej już grupie, która walczyć będzie o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy 2016 roku. Myślę, że po tym meczu, kiedy selekcjoner wybierze się chociażby do Bydgoszczy, to popatrzy na Igora Lewczuka, nie mam na myśli tutaj jakiegoś powołania, ale popatrzy na niego pod kątem szerokiej kadry. To być może Igor dzisiejszym występem sobie wygrał. Z pozostałymi zawodnikami średnio to wyglądało. Myślałem, że Paweł Brożek błyśnie skutecznością. Bramkę strzelił, chociaż pewnie ta bramka sama go, jego zaskoczyła. Jestem przekonany, że zamieniłby jedną z pozostałych niewykorzystanych sytuacji na gola. Na spalonym teraz mołdawscy piłkarze Viorel Frunza od momentu, kiedy wszedł na boisko, ten doświadczony gracz reprezentacji Mołdawii, stara się tam czynić trochę zamieszania pod polską bramką, ale widzimy wyraźnie, że przy tym zagraniu to nie Frunza, ale Syworow na spalonym. Łukasz Madej schodzi z boiska, jeszcze Tomasz Brzyski pojawia się, ten, który otworzył wynik meczu z Norwegią. No to jest akurat zawodnik, który zdaje się, że wykorzystuje swoją szansę. Piłkarz, którego próbował już wcześniej w meczach ze Słowacją, Irlandią, trener Adam Nawałka. No i niewykluczone, że to jest właśnie jedno z tych nazwisk, które może znaleźć się w składzie drużyny, która rywalizować będzie o punkty w eliminacjach Euro 2016. Ostatnie sekundy, proszę Państwa, meczu towarzyskiego z Mołdawią. No wszystko wskazuje, że po raz piąty z Mołdawią wygramy na 6 meczów z tą drużyną.
Pytanie tylko, czy w stosunku 1-0, czy też uda nam się jeszcze tutaj podwyższyć nieco rezultat tego spotkania. Jodłowiec, ale odskoczyła mu teraz niemiłosiernie piłka po tym przyjęciu. Wawrzyniak, Brzyski, Jodłowiec. Za chwilę dowiemy się, bo już sędzia techniczny jest obok linii bocznej. Minuta doliczona, więc tak jak po tej pierwszej połowie, nie było tutaj specjalnych przerw, czy jakichś kontuzji, dziwnych sytuacji w tym meczu, stąd też tylko minuta, a nie, jednak 3 minuty doliczone, no źle spostrzegłem. Trochę mnie to dziwi, że aż 3 minuty dolicza teraz arbiter z Arabii Saudyjskiej. Chociaż wydawało się, że na tej tablicy była 1 minuta. Jesteśmy tutaj zaskoczeni tą grafiką, którą pokazuje nam realizator transmisji. No nieważne, bez względu na to, czy to jest minuta, czy trzy, jeszcze nasi piłkarze muszą trzymać piłkę jak najdalej od własnej bramki, by nie narazić się na jakąś przykrą niespodziankę w tych ostatnich minutach, sekundach tego meczu. Wawrzyniak pobiegł do przodu, Michał Pazdan, Wawrzyniak dobrze do środka. Jeszcze walczący o piłkę Wawrzyniak, ale nie udało się tam przejść tej zmasowanej mołdawskiej defensywy. Dwóch piłkarzy obok Wawrzyniaka, faulowany Suborow. Wygląda, że pograją trochę dłużej niż minutę piłkarze, że to będą rzeczywiście 3 minuty. Tutaj faul i Jodłowca zatrzymywany Aleksandru Suborow. Spora liczba graczy teraz drużyny mołdawskiej w okolicach naszego pola karnego jeszcze szukają swojej szansy. Być może na remis w tym meczu piłkarze Mołdawii. Ale teraz oni muszą szybko wracać. Zaczyna Tomasz Brzyski. Uwaga! Jest w polu karnym Karol Linetti, ale zatrzymany przez Gołowatenkę. To mimo wszystko trzeba powiedzieć, że po wejściu na boisko jest bardzo aktywny. Umie wyjść na pozycję, pokazać się partnerom. Co prawda w tej czy chociażby poprzedniej sytuacji można było się pokusić o lepsze zachowanie, ale stara się. To trzeba Karolowi oddać. Ucierpiał Gołowatenko, ale już do rzutu rożnego przygotowany Tomasz Brzyski. Wiktor Gołowatenko tymczasem musi skorzystać z pomocy masażystów reprezentacji Mołdawii, a my będziemy mieć, o ile dobrze pamiętam, 9 chyba rzut rożny w tym meczu. Tomasz Brzyski ustawił sobie piłkę, potrafi dośrodkować bardzo dokładnie, bardzo dobrze. Może w końcu ten stały fragment gry w tym meczu wykorzystamy. Brzyski w pole karne znów za krótko, ale jeszcze jest Jodłowiec. No i znów brakuje trochę takiego czucia piłki. To było przyjęcie. To było pierwsze złe przyjęcie. Tutaj pierwsze dotknięcie musi piłkę przygotować. Drugie dotknięcie to jest strzał. Tak jak żeśmy mówili. Styczeń to dotknięcie nie takie i wszystko kosztowało dużo precyzji. Próbował Paweł Olkowski, a nie Tomasz Jodłowiec. Kończy się ten mecz. Polska wygrywa z Mołdawią 1-0. No ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, Marcin, tego meczu długo pamiętać nie będziemy. No niewiele się działo tak naprawdę. Obiecujący był początek. Myśleliśmy, że tych bramek będzie więcej, chociażby tyle, ile w meczu poprzednim. Nie udało się. Mecz wygrany, ale wydaje się, że ten bilans był dużo bardziej korzystny w poprzednim meczu niż w tym. Mołdawia-Polska 0-1, Polska-Mołdawia 1-0. Paweł Brożek w 10 minucie strzelcem jedynego gola dla biało-czerwonych. Dziękujemy Państwu za uwagę. Marcin Żebłakow i Tomasz Jasina.